Witajcie, kochani. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Na początku przeczytam fragment Słowa Bożego, a potem opowiem wam, jak Bóg jest wielki. I zbliżali się do Niego wszyscy, to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Celnicy i grzesznicy przychodzili do Pana. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I opowiedział im taką przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie na zagubioną, aż ją znajdzie. A kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zagubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Wychowałem się w rodzinie, gdzie mój tata sobie nie radził z emocjami. Był alkohol, była przemoc, bił moją mamę. Ja byłem takim najgorszym, najgorzej się uczyłem przez tą sytuację. Nie miałem się skupić w nauce i powtarzałem gdzieś na szkołę podstawową jedną klasę. W szkole podstawowej to, co się działo u mnie w domu, powodowało, że w moim sercu rodził się bunt i taka nienawiść i taka chęć zemsty na tacie. Tą agresję, co widziałem w domu, zacząłem przerzucać na ulicy. W szkole podstawowej już pobiłem chłopaka takiego jednego bardzo mocno i miałem kuratora. W wieku tam kilkunastu lat, jak wyszedłem na ulicę, wszedłem w środowisku chłopaków, gdzie chodziliśmy w miejsca, żeby tylko się bić. Byłem przepełniony agresją, przemocą. Zobaczyli, że się mnie dobrze bić i mieliśmy taką grupę na osiedlu. Chodziliśmy w miejsca, żeby tylko jakieś zadymy były, awantury. Chodziliśmy na dyskoteki, ale głównym celem było wszczęcie awantur. Dominacja nad innymi grupami ludzi. Na osiedlu żeśmy siedzieli na ławkach, jakiś obcy ktoś przechodził, szukaliśmy, podchodziliśmy do niego, żeby go pobić. Był moment, żeśmy też okradli pewnego człowieka, pobiliśmy go. W wieku szkoły zawodowej pewien kolega zaprosił mnie na mecze. Wyjechałem tu do Bielska-Białej na taki wyjazd. Była taka duża awantura. Pół miasta było zatrzymane. Biliśmy się z kibicami innych drużyn, z policją i to mnie pochłonęło. Ta ciemność mnie pochłonęła. Wszedłem w to środowisko chuliganów. Jeździliśmy na mecze, jeździliśmy na różne takie akcje, na innych kibiców. I ta przemoc była moim życiem. Karmiłem się tym. Chodziliśmy w różne miejsca, czułem się dowartościowany. Nie miałem miłości w domu, więc szukałem jej na ulicy, akceptacji. I tą akceptację otrzymałem. Miałem mnóstwo kolegów. Wchodziłem do różnych drzwi, które świat oferuje. Narkotyki, alkohol, brudny seks, przemoc. Mówili mi: baw się, takie jest życie, będziesz wolny. Wchodziłem do tych różnych drzwi, ale w sercu była pustka. Wieczorami płakałem do poduszki. Na ulicy miałem poważanie, miałem dużo kolegów, ale w sercu była pustka. Pustka, którą ma każdy człowiek, bo tak nas Bóg stworzył. Pustka, którą zapełni tylko Boża obecność. I chodziliśmy w te różne miejsca. Potem był czas, gdzie dostałem wezwanie do wojska. Tam też zaznaczyłem swoją obecność. W pierwszym tygodniu grupa starszych żołnierzy przyszła do góry. Też tam pobiłem paru i też miałem takie poważanie. I ta pycha, ta duma gdzieś we mnie pracowała, że się mnie bali. W wojsku też stworzyliśmy taką grupę ludzi, gdzie nawet nie wychodziliśmy na sprzątanie, tylko każdy miał w swoim pokoju, siedzieliśmy na łóżku. I w tym takim ciemności tkwiłem. Pamiętam pierwsze sytuacje, gdzie zawołałem do Boga. W wojsku dowiedziałem się, że moja mama jest chora, że ma tętniaka w głowie. I pamiętam, jak stałem na warcie w nocy i powiedziałem do Boga tak z serca, że jeżeli ta operacja się powiedzie dobrze, że mama nie umrze, to zmienię swoje życie. Bóg wysłuchał mojej prośby, a ja o tym zapomniałem. Wyszedłem z wojska i podwójnie poszedłem w ten świat. Imprezy, narkotyki, alkohol, zadymy, chuliganka i w tym tkwiłem. Ale pewnego dnia, pamiętam jak dziś, to była niedziela, miałem taki obraz jeszcze Boga, że Bóg jest tylko w Kościele. Miałem obraz, taki byłem wychowany, że w Kościele katolickim tam jest Bóg. Jest tylko tam, mogę go znaleźć.
I pewnej niedzieli tak siedziałem taki zdołowany i mówię, a może pójdę do Boga, pomodlę się. Przypomniało mi się, że kiedyś mu coś obiecałem, że jak mama wyzdrowieje, to będę, pójdę do tego kościoła i będę taki wierzący. Taki miałem obraz. I poszedłem do tego kościoła, pamiętam, i zawołałem z serca do Boga. I doświadczyłem Jego miłości. Poczułem miłość przyjaciela, z którym się spotkałem. Wyszedłem z tego kościoła, pamiętam, miłość, której nigdy w życiu nie miałem. I płakałem ze szczęścia. Deszcz padał, ja płakałem, ten deszcz się mieszał z moimi łzami. I powiedziałem, że Bóg jest. No ale miałem taki obraz Boga w kościele, kościelny. Poszedłem do księdza, powiedziałem, że doświadczyłem Boga w swoim życiu, że chcę coś robić dla Niego, tak? Pamiętam jeszcze taki film, Pasja, wyszedł do ekran kin i ja byłem na tym filmie i zobaczyłem, że Jezus, miałem taką świadomość, że Pan Jezus za mnie cierpiał, że On za mnie oddał życie i takie cierpienie. I powiedziałem, nie, ja byłem taki charakterny, zawsze za kolegów wszedłem w ogień. Powiedziałem, Jezus za mnie oddał życie, teraz ja moje życie oddaję Tobie. I poszedłem do tych księdzy, zacząłem się pytać, co mam robić, taki rozpalony. No i mi powiedzieli, pielgrzymki, różańce, no to ja posłusznie tam szedłem na pielgrzymki, różańce i prowadziłem takie życie religijne. Moralnie byłem, odsunąłem się od tego towarzystwa, wyszedłem ze środowiska pseudokibiców, chłopaki się dziwili, zrzuciłem papierosy, Bóg mnie z tego uwolnił, przestałem przeklinać, ale byłem poprawny religijnie i się usprawiedliwiałem, grzeszyłem, jakieś pornografia, jeszcze były takie różne grzechy, ale sobie tłumaczyłem, że jestem grzesznikiem. Każdy jest grzeszny, każdy grzeszy. I tak żyłem poprawnie religijnie. Spinałem się, żeby się nie grzeszyć, nazbierałem tych grzechów do spowiedzi. Uff, ulga, ale strach przed potępieniem. Szybko zgrzeszyć, żeby tylko Bóg mnie nie ukarał. Miałem taki obraz Boga, starca z brodą, który jak nie grzeszyłem, to nic nie robię, ale jak grzeszyłem, to już palcem kiwał i szybko biegłem, żeby nie iść do piekła. Chuligankę zastąpiłem siłownią, miałem kult ciała, chodziłem na siłownię, to był mój Bożek. Wszystko gdzieś tam zostawiłem, ale ten mój Bożek cały czas był. Mówię, Boże, wszystko gdzieś tam, tak sobie tłumaczyłem ci. Odszedłem od tego, ale ta siłownia nie jest nic złego, ale to był mój kult ciała, wszystko pod to robiłem. I 3 lata temu była pewna sytuacja w życiu, gdzie, dziękuję Bogu, nie chcę o tym mówić, ale taka sytuacja, gdzie padłem na kolana i mówiłem, Boże, ja byłem Ci wierny, tak myślałem. Mówię, ja o Tobie słyszałem. Zrobiłem sobie Ciebie w głowie. Zostałem wychowany w jakiejś religii, ale chcę Cię poznać, jak jesteś naprawdę. I to było na kolanach, z takiej ciemności, z tego syfu. I otworzyłem Biblię, której nigdy nie czytałem. W takiej mojej bezsilności. Życie mi się tutaj zaczęło walić. I otworzyłem na psalmie 130. I zacząłem go czytać. Poczytam ten psalm teraz. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz w pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na Twoje słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. Pan odkupuje Izraela ze wszystkich jego grzechów. Ten psalm mnie połamał, kochani. To było 3 lata temu. Ten psalm spowodował, to słowo ożyło w moim sercu, że otworzyłem Biblię i zacząłem czytać. Chciałem poznać prawdę. Zacząłem czytać od Starego Testamentu. Mówię, chcę poznać Boga, jaki On jest naprawdę. Chcę żyć w prawdzie. I zacząłem poznawać Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga Jahwe. Zacząłem konfrontować Go z tym, kto mi coś nauczył, jak zostałem wychowany. I jeszcze czytałem książki różne i tam jakieś książki, które poruszają moje serce, z tyłu czytam autor, jakiś pastor, tu pastor. A miałem taki obraz, że pastor to gdzieś tam w Ameryce, że nie miałem świadomości, że jest kościół ewangelicznie wierzący. I tak sobie wpisałem, kościół protestancki, Jastrzębie, bo tam niedaleko mieszkam. Wyszedł tam zbór Oaza, poszedłem na spotkanie, taki sceptycznie nastawiony, bo ja taki katolik byłem, mówię, nikt mi tu ściemy nie będzie wciskał. Wszedłem tam i pastor, jakieś było takie nabożeństwo, mówię, jestem katolikiem, czy mogę zobaczyć, tutaj przyjść do was. Proszę, zapraszam, poszedłem i zobaczyłem miłość. Zobaczyłem inny rodzaj modlitwy, tak, stanę sobie z boku, ale wiem, że ci ludzie, coś z nich innego, czego w tej religii, w której byłem, nie było.
widziałem miłość, akceptację, nie było gdzieś tam oceniania. I tu też pojechałem, pamiętam, to było 2 lata temu, tu na Dni Skupienia też taka siostra mnie zaprosiła, żebym przywiózł tutaj bezdomnych, tam ze Strzębia. I przyjechałem też, brat mnie potem zaprosił do Ostronia, tam mieli taką agapę i widziałem po prostu całkiem inny rodzaj chrześcijaństwa, jako rodziny. Ale mówiłem, nie, Tomek, taki brat Tomek, ja się poznałem, mówię, ja jestem katolikiem, tu, i widziałem miłość i taką wolność. Mówi, Damian, spokojnie, cię nikt nie zmusza, bądź w miejscu, w którym jesteś. Jeżeli się czujesz, że jesteś w Panu, czujesz Bożego Ducha, to tam bądź, nikt się nie zmusza. I zacząłem badać, mówię, Panie, chcę poznać prawdę, cokolwiek zapłacę. A byłem takim radykalnym katolikiem, na różne rekolekcje jeździliśmy, mieliśmy takie grupy mężczyzn, w których aktywnie brałem udział. Mówię, Boże, ale chcę poznać prawdę. I zacząłem czytać Pismo Święte i ono zaczęło pracować. I Bóg mnie postanowił przed murem i powiedział, możesz być w miejscu, w którym jesteś. Ja cię będę tak cały czas kochał, ale możesz iść moją drogą i poznać rzeczy, które się będą działy. Powiedziałem, Boże, oddaję ci wszystko, 100%. 100% ciebie, siebie oddaję tobie. I pojechaliśmy na takie spotkanie do Warszawy. Tam brat, siostra mówili, no na językach się modliłeś. Ja mówię, nie wiem, co są języki w ogóle. Wiem, że mam tam być. I chcę Pana wielbić, oddać Mu swoje życie. Była taka konferencja, było 1000 osób i ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle jakieś namaszczenie. I zaczął się ten kaznodzieja modlić o namaszczenie. I ja poczułem, jak na mnie coś zstępuje z góry. Ja takie coś w życiu nie doświadczyłem. Poczułem, jak świat stanął w miejscu. Moje ciało zaczęło drżeć i poczułem obecność Bożą. Ocean miłości, który mnie zalał. Padłem na kolana i tylko płakałem. Przed Bożą chwałą padłem i nic nie mogłem robić, tylko płakać i być w Jego obecności. Świat za mnie stanął w miejscu. Miałem taką głos Boga, który zostawię dla siebie. Pan mi zadał parę pytań, ja mu odpowiedziałem, zobaczyłem pewien obraz. I po tym doświadczeniu powiedziałem, Boże, idę za Tobą. Gdziekolwiek mnie poślesz, cokolwiek chcesz uczynić, idę za Tobą. Bo wiecie, chrześcijaństwo to nie są żarty. To nie jest religia. Chrześcijaństwo to jest styl życia. Jezus chce Twojego serca. On chce Ciebie 100%. Bóg nie będzie, Bóg, w ogóle Bóg nie może być porównywany do czegokolwiek, że tam tu mi Panie Ci dam, tu, jeżeli Mu nie chcesz dać całego siebie, to nie ma sensu. Powiedziałem, Boże, wszystko. I nie wiedziałem w ogóle, co jest ewangelizacja. Takie pojęcie było dla mnie abstrakcją jakąś, ale wiedziałem, Boże, chcę mi za Tobą. I Bóg dawał dla mnie ludzi, bo Cię Bóg widzi nasze serce, On to honoruje. I dawał ludzi ewangelistów. Poszedłem pierwszy raz na ulicę, ewangelizowałem. W międzyczasie kuzyn do mnie zadzwonił, powiedział, że moja kuzynka miała wypadek w Suwałkach, 700 kilometrów ze Strzębia. Jechała rowerem, wpadła pod samochód, że jest w stanie krytycznym, że już nie ma szans, że jest podpięta, jest pod maszyny, że już umrze. Zadzwoniłem do cioci, mówię, ciocia, jak tam z Martą. Ona mówi, nie ma szans, Damianek, ona już umrze. Ja mówię, nie, mój Bóg jest Bogiem nadziei, bo czytam Boże Słowo i je wprowadzam w życie. Jeżeli tam pisze, módlcie się, nakładajcie ręce, ja to będę robił. Nieważne, czy ktoś nie robi, czy ktoś robi, ja to będę robił, bo ja w to wierzę. Wsiadłem w samochód, zacząłem się modlić i czuję w sercu, jedź do niej. 700 kilometrów w samochód, posłuszeństwo Bogu. Miałem na rano, pamiętam, z rannej zmiany, mówię, na weekend tam jadę. Pojechałem do szpitala, od mojego kuzyna, żona Kasia też tam była, ona jest osobą niewierzącą. Mówi, ja do Marty chodzę, możesz do niej mówić, ona tam jest z tymi maszynami podpięta. Ona może cię słyszy, ale możesz do niej mówić. Ja mówię, okej. Okay. Poszedłem do niej, położyłem rękę, zacząłem się modlić. Ona oczy otworzyła. Kasia zaczęła płakać z boku, nagrywać. Marta, Marta. Ona na mnie tak zaczęła patrzeć. Zaczęły łzy lecieć z oczu. Zacząłem się modlić. Pielęgniarka przyszła do mnie, taka w szoku cała. Widziałem tam jakieś obrazki takie religijne. Mówi, ja też jestem osobą wierzącą. Pan jest księdzem? Ja mówię, nie, jestem uczniem Jezusa. I dla mnie, kochani, największym cudem jest do teraz, nie, że ktoś stanie z martwych czy coś, cudem, jak ktoś odda życie Jezusowi i jego dusza jest zbawiona. I wtedy mówiłem Marcie, jeżeli mnie słyszysz, to daj mi znak oczyma. I dawała mi znak. Ja zacząłem mówić Ewangelię. Powiedziałem, spytałem się, czy chcę oddać życie Jezusowi. Tak, i to był największy cud dla mnie. Chwała Bogu. Modliłem się. Marta teraz, byłem w zeszłym roku u niej, czy teraz na wakacje, to zaczyna już mówić powoli, już dochodzi do siebie. Dla mnie to jest cud, ale to uzdrowienie fizyczne to jest dodatek, tak? Najważniejszy jest cud zbawienia. No i rzeczy zaczęły się dziać. Bóg, i tak mówi tutaj brat, cena była do zapłacenia też. Straciłem dużo znajomych, moja najbliższa osoba odeszła ode mnie. Miałem argument, albo Biblię odstawisz, albo wszystko będzie dobrze. Powiedziałem, Boga nigdy się nie wyprę.
nieważne jaką cenę trzeba będzie zapłacić. I Bóg czasami dopuszcza do tych prób, żeby nas wypróbować. Bo wiecie, fajnie się Boga wielbi, jak wszystko jest okej. Okay. Jest ta fajna atmosfera, jest ten, ale przyjdzie doświadczenie. Modlimy się tą modlitwą, bądź wola Twoja. Ale często jest tak, że bądź wola Twoja, ale na moich zasadach. Bóg tak nie chce. Jeżeli się modlimy, Twoja wola, to jak Bóg powie do życia, zostaw wszystko i chodź za mną. I to jest próba. Czy faktycznie ja żyję tym, co ja mówię? Bo fajnie jest wielbić, ale co, jeżeli trzeba będzie cenę zapłacić? Jeżeli ktoś przyjdzie do dziecka mojego i przystawi pistolet do głowy i powie, wyrzeknij się Jezusa, albo to dziecko zginie. Także kochani, to nie są żarty. Ja wiem, że próby będą i będą jeszcze większe te próby i przyjdzie konfrontacja naszej wiary. No, wczoraj mówiła tu Janinka, kochana, i Mireczek też o mnie wspominali, o Damianie. Czułem się wywołany do tablicy, chciałem podejść, ale teraz mogę to powiedzieć. Bóg niesamowity sposób łączył. Siostra taka pewna mi przesłała link. Patrzę, na ulicy ktoś tam daje zupę bezdomnym, pomagają. I patrzę, Mirek tam grał z Janinką. Jest taki mój kolega, który kiedyś za starego życia gdzieś tam z nim grandziłem. Mówię, muszę mu powiedzieć Ewangelię, świadectwo, jadę tam. I przyjechałem, patrzę, grają. Biblię, bo też miałem Biblię. Położyłem na stół, przestawiłem się. I tak Bóg nas połączył, że poczułem, że to jest miejsce, w którym mam być. W służbie służymy też bezdomnym. Wychodzimy na ulicę, głosimy Ewangelię, karmimy tych ludzi. I wiecie, ja zacząłem tym żyć. Przyszła ta pandemia, ludzie się pozamykali w kościołach. Ja wziąłem Biblię, jeszcze Biblii nie miałem. To jest też sytuacja. Mówię, Panie Boże, głosimy Ewangelię. Wychodziłem na ulicę, do parku, przytulałem tych ludzi, modliłem się. Mówili, że zwariowałem, że tutaj wirus, ludzie giną. A ja mówię, nie. Psalm 91 mówi, że mnie żadna zaraza nie dotknie i idę. I w to wierzę. Modliłem się, ludzie płakali. To był niesamowity czas. I się modliłem, Panie, ale nie mam Biblii. Mówił Ewangelię, to jest dla mnie żywe słowo, pokarm. Wiecie, to było od tych trzech lat, od tego psalmu, dziennie. Nie było dnia, żebym nie czytał Bożego Słowa. I nie zaczynał dnia od mojej komory spotkania z Panem i Bożym Słowem. To jest pokarm. Jeżeli chcemy zwyciężać, musimy mieć, kochani, silny fundament. I Bóg mi zaczął na każde wydarzenie odpowiadać. To było niesamowite. Nie, że ja sobie zamykałem, otwierałem oczy, tylko zacząłem sobie chronologicznie czytać Biblię. I przypadkowo na każdy fragment, na każdy moment była odpowiedź. Niesamowite doświadczenie. Ja z Biblią spałem. Przychodziły sztormy, burze, a ja miałem taki pokój, kochani, Boży szalom. Waliło mi się sztormy, diabeł atakował z różnych stron, a ja szedłem z uśmiechem i spokojem, którego nikt nie zaburzył, bo się zapałem Pana i się Go nie puszczę. I Bóg zaczął działać. Wychodzimy na ulicę. Pan też w moim sercu słyszałem głos, żeby zostawić pracę. Ktoś mi się zwariował, są mi 5 lat do emerytury na kopalni. Stała praca, stały dochód, państwowa praca. Ale miałem taki głos, tak samo jak do tej kuzynki. I mówię, Boże, ja nie jestem wariatem. Znasz moje serce, Panie, ale powiedziałem wszystko. Moje finanse, moją pracę, wszystko ułożę Tobie. I miałem różne takie właśnie, Bóg mi odpowiadał. Jechałem 3 rano w nocy. Mówię, Panie, jeżeli to jest od Ciebie, wierzę, że Ci oddaję życie. Jeżeli mam zostawić wszystko, pójść za Tobą, pokaż mi to. Wjeżdżam na stację benzynową. Mówię, nie miałem w ogóle na myśli, żeby powiedzieć Ewangelię, coś świadectwo, nic. I ta pani zaczęła rozmawiać i ona jakoś tak na Boga temat, no to już mi dużo nie trzeba powiedzieć. Już wjeżdżam z Ewangelią. Ona mówi, tak Pana się fajnie słucha. Nie myślał Pan, żeby Pan pójść tak za Jezusem, żeby zostawić wszystko. Ja mówię, nie, Panie, Ty przemawiasz przez tą kobietę. Ja wsiadłem w samochód, płakałem, mówię, Boże, okej, okay, mój ster, kierownicę mojego życia daję Tobie. Kieruj według Twojej woli. I się dzieje, no teraz Pan od lutego gdzieś tam już z tej pracy zrezygnowałem, ale Bóg niesamowity sposób łączy. Połączy nas tutaj ludzi z Krakowa, z Andrychowa, z Poznania. Wychodzimy na ulicę, mamy strukturę domowych kościołów. Poszedłem jakby w tą stronę. Jakby czuję się jako ciało Chrystusa całe. Niedzielę na denominację, gdzie Bóg mnie pośle, tam usługuje. Ale bardziej się odnajduje właśnie w strukturze grup domowych. I wychodzimy na ulicę, głosimy Ewangelię. Niesamowity czas, demony są wyrzucane, kochani. To się dzieje, te rzeczy się dzieją. Ludzie są uzdrawiani. To się dzieje w apostolskich. Ja wiem, że ciemność będzie się nasilała. Ale proroctwa się muszą wypełnić. Ciemność będzie szła na ten świat, ale światłość zniszczy ciemność. I do tego jesteśmy powołani jako Kościół, żeby gromić dzieła wroga i uwalniać jeńców na wolność. To jest zadanie, żeby wyjść ze strefy komfortu, żeby wyjść z miejsc, w których jesteśmy i w miejscu, w którym jestem, głosić Chrystusa.
czy to jest w pracy, czy u fryzjera, czy gdziekolwiek, żeby czynić Go znanym, kochani. Ludzie mają głód Boga. Każdy, tak nas Twórca stworzył. Mamy w sercu pustkę, którą wypełni tylko Boża obecność. I ludzie tym zagłuszają. Jakieś hobby, narkotyki, tam. I to zagłuszają różnymi rzeczami, ale to im wypełni. Dopiero jeden puzzle tam pasuje. To jest miłość Boża. Jeżeli z tą będziemy świadomością żyli, że ludzie, którzy nie będą mają Zbawiciela, idą na zatracenie, to nie będziemy obojętni na ten los moich bliskich, sąsiadów, moich przyjaciół, którzy nie poznali Jezusa. A ja mogę być jedyną osobą, która im to powie. Dobrą na wiadomość o ratunku w Chrystusie. I chciałem jeszcze powiedzieć, przeczytać jeden fragment Księgi Izajasza, gdzie przed wszystkim, przed całym tym sztormem, który przyszedł do mojego życia, Bóg mi dał to słowo, które wyryłem sobie w sercu. I Boże, to jest słowo, które Twojego serca dotknie. To jest Izajasza 41, 9, 10. Ty, którego pochwyciłem z krańców ziemi, a pomijając znamienitych, powołałem Cię i powiedziałem Ci, jesteś moim sługą, wybrałem Cię i nie odrzuciłem. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię, wspomogę Cię i podeprę Cię prawicą swojej sprawiedliwości. Także, kochani, my idziemy w zwycięstwie. Nasz Bóg jest Stwórcą. Bóg nie siedzi na tronie i nie obgryza paznokci. Och, teraz nie poradzę. On cały czas jest na stronie. On ma wszystko pod kontrolą i na tyle, na ile pozwoliłem mu działać w naszym życiu, on zadziała. Przychodzi czas doświadczenia, bo mówię, fajnie się wielbi Pana, ale jak przychodzi próba, to wtedy czy się wycofamy, że powiem, nie, teraz to ja takiego chrześcijaństwa nie kupywałem. Ale kochani, po burzy wyjdzie słońce, uwierzcie mi to. Przyjdzie doświadczenie, ale jak wytrwamy, jak wytrwacie przy Panu, będzie błogosławieństwo i przy taki pokój, który nic i nikt nie jest w stanie zaburzyć. On jest źródłem miłości, on jest źródłem pokoju. I ja mówiłem, jeżeli moim źródłem będzie moja żona, mąż, dzieci, praca, to jeżeli to się stracimy, to będziemy w ciemności, będziemy w żalu, jakieś depresje, lęki, ale jeżeli źródłem jest nasz Bóg i Król, to nieważne, co się stanie w życiu. Zaboli po ludzku, wiadomo, ale nic nie jest w stanie ci zabrać tego pokoju i radości, które jest w Panu. I tego wam życzę, kochani. To nie jest, ja mówię, tu do chłopaków, którzy gdzieś tam jeszcze są w ciemności, którzy nie poznali Boga. Ja też byłem w tej stronie. Uwierzcie mi, byłem w ciemności. Ja jeszcze powiedziałem wczoraj na grupie, miałem taki obraz. Byłem w czarno-białej klatce połowy życia i dawali mi obierki do jedzenia. I mówili, żyj, baw się, takie jest życie. I byłem w tej klatce i myślałem, że tak się żyje. Ale jak poznałem Jezusa, jak mi ktoś otworzył klatkę na pełną, na łąkę pełną kwiatów, zapachów, kolorów, tęczy i powiedziałem, wow, jest inne życie. I patrzyłem wstecz, powiedziałem, ja w tym żyłem, w tej ciemności, myślałem, że tak trzeba się bawić. A tak mówił brat, to jest iluzja diabła, wroga. On ci da pozory, że jest fajnie, ale to są śmieci, to jest substytut szczęścia. Prawdziwe szczęście jest tylko w Jezusie, kochani. I to nie jest religia. To jest żywa relacja z żywym Bogiem, z waszym Stwórcą, który was kocha i jesteście cenni w Jego oczach. Każdy jeden i każda jedna. Tak Boże Słowo mówi. Pasterz zostawił 99 owiec, poszedł szukać tą jedną, a jak ją znalazł, radował się. I niebo cieszy się bardziej z jednego grzesznika, który się będzie pokutował, niż z 99, którzy potrzebują nawrócenia. Także może ty jesteś tą owieczką zagubioną. Jezus się kocha. Amen.